Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Hezjusz. Zapraszam do oglądania. Hezjusz jest największym zaskoczeniem polskiego internetu w ostatnim czasie. W zaledwie 2 tygodnie zdobył ponad 250 tysięcy subskrypcji, mając przy tym na kanale zebrane około 3 milionów wyświetleń, spokojnie prowadząc let's play z Minecrafta. Na jego temat rozpisuje się wiele serwisów internetowych, przy tym pojawiając się na ustach wielu popularnych twórców. Skąd taki nagły zastrzyk popularności oraz jej fenomen? To idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim jest Hezjusz. Hezjusz w rzeczywistości nazywa się Henryk, jest emerytowanym górnikiem specjalizującym się w górnictwie miedzi i ma niecałe 70 lat. Jak sam mówi, brakuje mu kilku miesięcy do osiągnięcia tego wieku. Ale szczegółów, czyli konkretnej daty urodzin, nie chcę podawać. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą jakiegoś oszustwa internetowego, bo jak wiemy, oto w internecie nie jest problem, tym bardziej na takich osobach w tym wieku, co pan Henryk. Jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia, to już nie jest jakiś problem je określić. Sam Hezjusz mówił, że mieszka w województwie dolnośląskim, gdzie też myślę w przyszłości musiał również pracować. Z racji tego, że wydobycie rudy miedzi w Polsce skoncentrowane jest w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna, Polkowice, Sieroszowice. Wszystkie miejscowości, w których znajdują się te kopalnie, są w tym województwie, więc na logikę należałoby przyjąć, że pewnie pracował w jednej z tych kopalni. Oczywiście mogę się mylić. To niektórzy mogliby się zapytać, co takiego jest wyjątkowego w twórczości Hezjusza. Są to głównie proste let's play z Minecrafta, od których już roiło się na YouTube 10 lat temu. Odpowiedź jest oczywiście prosta. Po pierwsze, jest to wiek. Bardzo rzadko na świecie, a tym bardziej w Polsce, można spotkać osoby w tym wieku grające w gry. Tym bardziej z takim oddaniem jak Hezjusz. Po drugie, oglądając Hezjusza, można zapomnieć o komercyjnym świecie YouTube'a i możemy podziwiać osobę czerpiącą radość z gry i dużą przyjemność z tego, że może dzielić się tą radością z tak wieloma ludźmi, co teraz już nie jest tak częstym widokiem. Na filmikach panuje naprawdę przyjemna i spokojna atmosfera. Takiego kanału właśnie w Polsce w tym czasie naprawdę brakowało. Hezjusz zaczął grać Minecrafta co najmniej 7 lat temu. Okazał się to idealny sposób na spędzanie czasu z wnukami, kiedy pogoda na dworzu nie dopisywała. Przy czym warto wspomnieć, że tych wnuków ma 4, a jeden z nich, najstarszy, ma 17 lat. Swój kanał założył 31 maja 2016 roku. Z kanału aktywnie korzysta od 2-3 lat, więc filmów było znacznie więcej, ale nie są one już publiczne. Hezjusz uznał, że nie są one najlepsze, więc oficjalnie pierwszym filmem na kanale jest Eulalia, opublikowany 10 grudnia 2020 roku. Głównym powodem, dla którego Hezjusz zaczął nagrywać na YouTube, była ciekawość. Na przykład jak ludzie zareagują na to, że nagrywa filmy oraz jak sobie z tym wszystkim poradzi. I to samo dotyczy się komputera, którym zainteresował się dopiero na emeryturze. Z ciekawości poznawał coraz to nowsze programy i sposoby na korzystanie z niego. I właśnie w taki oto sposób na Windowsie 7 poznał program do montażu. I zgadywałbym, że był to Movie Maker. Jak to Hezjusz określił, był to taki motor życia na emeryturze, bo wcześniej na to po prostu nie miał czasu. Przed swoim skokiem popularności posiadał 445 subskrypcji. Wszystko zmieniło się 9 lipca, kiedy nagle doszło mu 323 subskrypcje, a później przyrosty były już głównie w tysiącach. Przy tym najwięcej jednego dnia zdobył 40 tysięcy subskrypcji. Z ciekawostek można wspomnieć, że poza Minecraftem praktycznie wcale nie grał w inne gry. Z kolei poza graniem również interesuje się informatyką, a w szczególności programowaniem. No i do tego można wspomnieć, że jest praworęczny. Jeżeli chodzi o jego nazwę, to oglądałem dość sporo jego filmów z głównym naciskiem na Q&A i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co do tego, skąd wzięła się ta prosta nazwa Hezjusz. Myślę, że jest to po prostu skrót od jego nazwiska. Lub jest to w jakiś sposób przerobione. No i jak pewnie zauważyliście, praktycznie wcale nie używałem określenia pan na Hezjusza. I to nie dlatego, że jestem może jakiś niewychowany albo chamski, po prostu Hezjusz nie lubi, jak na niego w internecie mówi się pan. Jest to po prostu Hezjusz, tak mu po prostu lepiej. I to by w tym odcinku było na tyle, jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam ciebie również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować, no i oczywiście też na Discorda. No i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.